Dwa zdania, znajdź różnicę. Przykro mi, Piotrze, nie nauczyłeś się, nie opanowałeś materiału, muszę ci wystawić ocenę niedostateczną. Mam nadzieję, że kolejnym razem pójdzie ci lepiej. Usiądź. Drugie zdanie. Siadaj, pała, nic z ciebie nie będzie, jesteś beznadziejny. Jaka była różnica w wypowiedzianych zdaniach? Czyli jedno było budujące, choć zawierało reprymendę, a drugie po prostu dołowało i równało z ziemią, tak? Czy ktoś może inne ma zdanie na temat tych dwóch zdań wypowiedzianych i różnicy między nimi? Nie? Okej. Jedno było spokojne, drugie było ze wzburzeniem. Dobrze, czy jeszcze jakaś różnica między tymi dwoma zdaniami istniała? Co zawierało drugie zdanie, czego nie zawierało pierwsze? Drugie zdanie zawierało zachętę? Pierwsze zawierało zachętę, drugie nie. Okej, ale chodzi na odwrót. Co zawierało drugie zdanie, czego nie zawierało pierwsze? Agresję. Okej, a w treści? Ubliżenie i? Nie słyszę. Negatywne emocje. Dobrze, a w treści? Poniżenie. Dobrze, a w treści? Osąd. Dokładnie. Pierwsze zdanie było tylko oceną efektu nienauczenia się, siadaj niedostateczny. Drugie zdanie zawierało także ocenę, siadaj pała, ale zawierało i osąd. Nic z ciebie nie będzie. Jesteś dnem, jesteś zerem. Myślę, że każdy z nas w wielu dziedzinach życia, w wielu kategoriach życiowych spotkał się z niesprawiedliwą oceną. Czy to my, kiedy byliśmy dziećmi, czy w szkole, kiedy zostaliśmy niesprawiedliwie ocenieni, czy może w pracy, kiedy zostaliśmy posądzeni, od razu oskarżeni i skazani, czy może nawet doświadczyliśmy tego, oglądając jakieś niedorzeczne teleturnieje, gdzie osoby z ewidentnym talentem były odrzucane, bo były nie po linii programowej, a przechodziły te jakoś niesprawiedliwie wybijające się nie talentem, ale nie wiem, nazwiskiem, aparycją czy skąpym ubraniem. Dzisiejszy fragment, bo cały czas jesteśmy w tekście kazania na górze, wygłoszonego przez Jezusa, a opisanego przez ewangelistę Mateusza w pierwszych rozdziałach tejże Ewangelii. Całe kazanie, przypomnijmy, rozciąga się od 5 rozdziału poprzez 6 i 7 i dzisiaj po raz kolejny zajrzymy do tego kazania. Jesteśmy w tym momencie, jak tydzień temu pamiętamy, Paweł pięknie omówił nam ostatnie wersety 6 rozdziału i zachęcił nas do tego, aby się jednak nie troszczyć i całkowicie ufać Bogu. A 7 rozdział rozpoczyna się takimi słowami. Pomimo tego, że, uwaga, tutaj w Brytyjkach są te jakby tytuły, tak, tytuły sekcji, to w tym fragmencie widać ewidentnie, że został dodany 6 werset, który nijak jest w tym akapicie. Więc skupimy się dzisiaj tylko na wersetach od 1 do 5. Czytamy w nich takie słowa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Dotąd. O samym, oczywiście wiemy, że tutaj jest metafora, bo Jezus tutaj nie utożsamiał się z żadnym chirurgiem, który faktycznie zamierzał wyciągać właściwych wielkości belki z ludzkich oczu. Jest to metafora tego, co mówiliśmy 2 kazania temu. Jeśli pamiętacie o filtrach, o postrzeganiu, o ocenianiu, o wszelkich negatywnych
pobudkach, które mamy, kiedy zaczynamy oceniać i osądzać innych, tak? I puentą tego było, że mamy jednak patrzeć przez filtr miłości i życzliwości na każdego drugiego człowieka. I na początku 7 rozdziału Pan Jezus jakby powraca do tego tematu, powraca do tematu oceny i osądu, bo faktycznie trzeba zauważyć, że te dwa różnią się od siebie, ocena i osąd. Ocena, jak zauważyliśmy na tym pierwszym ilustracji, zawiera tylko opis aktualnego zdarzenia. Nie nauczyłeś się. To jest fakt. Osąd zawiera ocenę sytuacji, ale i karę, która za tym idzie, czyli jest to coś więcej. Nie nauczyłeś się, jesteś dnem, jesteś beznadziejny. A może iść też w pozytywną stronę. Świetnie się nauczyłeś, jestem z ciebie dumny, będą z ciebie ludzie, naprawdę widzę potencjał i tak dalej, ale to już nauczyciele mają opanowane. Słowa, które kryją się za tym terminem osądzania w naszym dzisiejszym fragmencie, były znane wykształconym Żydom. Rabini wielokrotnie przestrzegali lub przed pochopnym wydawaniem sądu, tak, choćby nawet w takich zdaniach jak ten, kto sądzi swego bliźniego życzliwie, mówili, będzie życzliwie sądzony przez Boga. Mieli też wymieniać 6 ważnych czynników, które zapewniają człowiekowi uznanie w tym świecie i nagrodę w świecie przyszłym. Uczenie się, odwiedzanie chorych, gościnność, gorliwość w modlitwie, wychowanie dzieci w zakonie i wydawanie najlepszej opinii o bliźnich. A więc życzliwy osąd był ich świętym obowiązkiem. I gdyby historia, czy ta, którą czytamy na Wikipedii, czy w innych kartach historycznych, nie dostarczała nam mnóstwa przykładów najbardziej niesprawiedliwych osądów, to można by pomyśleć, że jest to przykazanie, które jest bardzo łatwe do wykonywania. A jednak każdy z nas, jestem przekonany, możemy nawet nie podnosić rąk, każdy z nas doświadczył w swoim życiu bycia niesprawiedliwie osądzonym. Nie mówię ocenionym, ale osądzonym. Kiedy nas oceniono i od razu skazano, wydano wyrok, który został wypowiedziany nam w twarz, został wypowiedziany na głos, albo jeszcze gorzej publicznie. Może też kiedyś z naszych ust wyszły takie niechybne zdania, poniżające, oceniające, ale i wydające wyrok na drugą osobę. Tyle było niesprawiedliwych wyroków, że to powinno wystarczyć za uzasadnienie i przestrogę do nieosądzania w ogóle. Ile mamy przykładów w historii w wydaniu krytycznego osądu o jakimś utworze, który potem okazał się arcydziełem. Ba, mamy nawet jedno z takich chyba bardziej znanych powiedzeń w naszym kraju, w naszym języku, nie oceniaj książki po okładce. Kiedyś próbowałem zmierzyć się z tym osobiście i stwierdziłem, że faktycznie książkę jednak ocenia się po okładce, ale jest to powierzchowna ocena i jest niewłaściwa ocena, bo to treść decyduje o wartości danej książki, a nie okładka. Wielu ludzi, którzy stali się sławnymi, ocenianych było uprzednio przez niektórych jako kompletne zera. Wielu ludzi, którzy stali się sławnymi muzykami, wokalistami, instrumentalistami, czy to pisarzami, czy malarzami, czy cieślami, murarzami, wcześniej bywało ocenianych i odrzucanych i osądzanych jako kompletne zera z tą właśnie wrogą nastawieniem do przyszłości, że z ciebie to nic nie będzie. W takim pierwszym, który przyszedł mi na pamięć, to jest o pewnej wokalistce, ale jej nazwisko padnie na końcu. W czasach wiktoriańskich, przełom XIX i XX wieku, w domu matki Gilberta Franco był salon. W sensie ten dom był salonem, był miejscem spotkań, o tak, śmietanki towarzyskiej, w której spotkali się najznakomitsi ludzie. Owa matka miała zapraszać na różne wieczory różnych artystów.
I kiedyś zaprosiła pewną młodą australijską sopranistkę. Po występie miała powiedzieć, co za okropny głos. Powinno jej się założyć kaganiec i zabronić śpiewać w ogóle. Dno, nic z niej nie będzie. A ta młoda śpiewaczka nazywała się Nelly Melba. Może część z nas ją zna i bardzo lubi jej śpiew. Znana później i ceniona na całym świecie. To tylko pierwszy z wielu przykładów, których możemy znajdować na pęczki. Być może ktoś z nas usłyszał takie słowa, już powiedziałem to, ale jeszcze raz próbujemy wydobyć takie emocje. Ktoś z nas usłyszał takie słowa pogardy, osądu, które sprowadzały nas na sam koniec i odbierały nadzieję na cokolwiek. Ile razy posądza się ludzi niesłusznie o czyny niemoralne? Wystarczy jedno zdanie, bez żadnego domniemania, bez badania, czy to jest prawda, aby komuś zniszczyć życie. I nie mówię tutaj o ocenie, on postąpił źle, ale to na pewno on tak zrobi, powinien szczeznąć w piekle albo w polskim szpitalu. Jest chyba mało ludzi, którzy nigdy nie wydali osądu obciążającego, takiego niesprawiedliwego. Nikt nie ma też chyba nikogo, kto by sam z powodu czyjegoś niesłusznego sądu nie ucierpiał. A jednak, co dziwne, chyba żadne z przykazań Jezusa nie jest tak uporczywie łamane i przekraczane. Nie osądzaj. Nie wolno nam nikogo osądzać. Istnieją trzy ważne przyczyny, dlaczego nie powinniśmy sądzić, osądzać bliźnich. Pamiętacie, cały czas mówimy o osądzaniu, nie o ocenianiu. O ocenianiu było 2 tygodnie temu. Po pierwsze, nie powinniśmy osądzać, dlatego że nigdy nie znamy wszystkich faktów, ani nie wiemy wszystkiego o danej osobie. Być może ten wspomniany, niefrasobliwy uczeń, który dostał ocenę niedostateczną, o którym nauczyciel powiedział, że nic z niego nie będzie, wcześniej przez całą noc, i tutaj wymyślmy sobie coś, co naprawdę uczyniłoby z niego bohatera. Często osądzamy, nie znając wszystkich faktów. Jedno ze znanych zdań, tak zwanych metaforyzmów, brzmi: nie sądź drugiego, dopóki sam nie znajdziesz się w jego sytuacji i okolicznościach. Nie osądzaj drugiej osoby, dopóki sam nie znajdziesz się w jego sytuacji i okolicznościach. Innymi słowy, nie będę oceniał malarza, dopóki sam nie spróbuję swoich sił w tej dziedzinie. Nie będę oceniał dentysty, dopóki sam tego nie spróbuję. Nie będę oceniał muzyka, dopóki sam nie będę miał choćby krzty udziału w tejże dziedzinie życia. Nikt nie może należycie uświadomić sobie siły pokusy, jaka spada na innego człowieka. Z temperamentem łagodnym, zrównoważonym, nie ma pojęcia o problemach człowieka czy pokusach człowieka, w którym wrze krew, który z trudem trzyma na wodzy swoje nerwy i emocje. Ktoś wychowany w dobrym domu i w chrześcijańskim otoczeniu, mówię takim prawdziwym chrześcijańskim otoczeniu, nie ma pojęcia o pokusach człowieka wychowanego w slumsach, gdzie krzewi się zło. Ktoś wychowany w jednym kraju nie ma pojęcia o tle człowieka wychowanego w innym kraju. Ktoś, kto miał szczęście mieć dobrych rodziców, nie może mieć pojęcia o pokusach człowieka, który dźwiga na swych barkach obciążenie dziedziczne. Jeżeli uświadomimy sobie, co niektórzy ludzie na przykład przeszli, to zamiast ich potępiać, będziemy bardziej się dziwić, że utrzymali się na takim poziomie, jakim są, albo że w ogóle brną w kierunku poprawy czy w kierunku udoskonalania siebie. Innymi słowy, nie powinniśmy nigdy oceniać, nie znając faktów, nie opierać się na domysłach, na własnych założeniach, na
właściwie na tym nawet, co mówiliśmy 2 tygodnie temu, na tych negatywnych filtrach, którymi są pycha, uprzedzenia i trzecie było? Pycha, uprzedzenia i złe założenia. I równie mało wiemy o osobowości drugiego człowieka. W pewnych okolicznościach ktoś może wydawać się niemiły, bez uroku, a w innych okolicznościach będzie stanowił symbol siły i piękna. Tak zwane, tutaj piję do tak zwanego pierwszego wrażenia. Pierwsze wrażenie często bywa mylące, a jednak bardzo często waży na naszej ocenie, co za tym idzie, osądzie drugiej osoby. W pewnych okolicznościach ktoś może wydawać się niemiły, bez uroku, a w innych stanowić symbol siły i piękna. W jednych ze swoich nowel, może ktoś z was przeczytał, jest bardzo sporo przetłumaczonych na język polski, Mark Rutherford opowiadał o człowieku, który ożenił się po raz drugi. Jego żona była wdową, ale miała 10-letnią córkę. Kiedyś owa matka nagle zachorowała i córka, a przepraszam, jeszcze tło, dziewczynka była ponura, przykra, odpychająca i nie było, nic nie wnosiła pozytywnego w życie rodzinne. I kiedyś matka zachorowała, a ta córka zmieniła się od razu, nie do poznania. Stała się doskonałą pielęgniarką, wcieleniem usłużności i niestrudzonego poświęcenia. Miejsce ponurego nastroju zajęła pełna serdeczność. W jej osobowości pojawiły się cechy, których nikt nie oczekiwał. A gdyby spojrzeć na nią, ocenić i osądzić przez pryzmat tej pierwszej sytuacji, to wydalibyśmy o niej jak najbardziej negatywny osąd. Teraz już trochę z innej dziedziny. Istnieje kryształ zwany opalem labradoru. Może o nim słyszeliście albo kiedyś widzieliście. Na pierwszy rzut oka jest bardzo matowy, bez połysku, szary, bury, ponury. Po prostu nic fajnego. Ale jeśli się go obraca na różne strony, to może znaleźć się w tej jednej pozycji, że światło przeniknie go tak, że rozbłyśnie oślepiającym blaskiem piękna różnymi kolorami. Tak jak mówiliśmy o tym pryzmacie, tylko że ten opal jest po prostu szary, bury, nijaki. Podobnie jest z ludźmi. Mogą nam się wydawać niemili tylko dlatego, że nie znamy całej ich osobowości, nie poznaliśmy ich. Albo coś ciąży na nich takiego, że nie chcą się jeszcze z nami tym podzielić. Ale my już oceniliśmy, albo co gorsza, osądziliśmy i wydaliśmy wyrok. Z niego to już nic nie będzie. A przecież każdy ma w sobie coś dobrego. Naszym zadaniem nie jest potępiać ani sądzić po zniechęcających pozorach, ale umieć spojrzeć ukryte piętno, wydobyć je, poznać, przedstawić Bogu. I chcielibyśmy, żeby inni zajmowali względem nas podobną postawę. Żeby nie oceniali nas po pierwszym spotkaniu, żeby ludzie chcieli nas poznać. A więc winniśmy taką postawę zajmować względem bliźnich. To po pierwsze, nie powinniśmy nikogo osądzać, bo nigdy nie znamy wszystkich faktów, ani nie wiemy wszystkiego o danej osobie. Po drugie, nie powinniśmy osądzać, bo jest rzeczą prawie zupełnie niemożliwą być w swoich osądach całkowicie bezstronnym. Jakiś czas temu, nie wiem, kto jeszcze zdawał z nas tak zwaną starą maturę? Była to matura, na przykład język polski był sprawdzany przez mojego nauczyciela języka polskiego. Matematyka była sprawdzana przez mojego nauczyciela matematyki. Ale później zmieniono koncepcję i stwierdzano, że matury nie będą podpisywane imiennie, tylko pojawią się kody, a jeszcze wcześniej chyba zabrano ocenę matur nie nauczycielowi danej klasy, ale zupełnie komuś innemu, po to, żeby zachować bezstronność. Po to, żeby nauczyciel nie sugerował się, a to Neumann, ja znam jego matkę, dwuja.
A więc jest rzeczą prawie zupełnie niemożliwą być w swoich osądach całkowicie bezstronnym. Często kierujemy się instynktami, nieprzemyślanymi reakcjami czy emocjami, albo uprzedzeniami, albo pychą. Źródłem naszych opinii jest nie już rozważanie spraw, ale reakcja nierozsądna i nielogiczna. Podobno, tak wyczytałem i zakładam, że jest to prawda, bo to tyczy się Greków kilka tysięcy lat temu, podobno mieli każdą trudną i ważną sprawę sądową. Grecy rozpatrywali po ciemku, kiedy było ciemno, nic nie było widać, aby sędzia i sąd w ogóle nie widzieli człowieka oskarżonego i zwracali uwagę wyłącznie na fakty. Niestety nasza ludzka natura nie pozwala nam być absolutnie wolnymi od stronniczości. Dlatego tylko Bóg może sądzić niestronniczo, sprawiedliwie. To po drugie. Po trzecie, nie mamy sądzić, Pan Jezus przedstawił najważniejszy powód, abyśmy nie sądzili innych. I ten powód jest taki, że nikt nie jest dostatecznie sprawiedliwy, aby mógł sądzić innych. Jezus przedstawił człowieka z belką w oku, który usiłuje wyjąć źdźbło znajdujące się w oku drugiej osoby, w oku bliźniego. I użyjemy tego słowa. Zabawność całego tego opisu, zabawność tego porównania wywołała na pewno uśmiech na ustach słuchających go. No bo ci, którzy wiedzieli, że Pan Jezus mówi metaforami, to próbowali to sobie jakoś wyobrazić, odnieść to do właściwego przesłania. Ci, którzy pierwszy raz słuchali Jezusa, zastanawiali się, o co chodzi? Co ten człowiek mówi? Jakie belka, jakie oko? To jest niemożliwe. Może drzazga, ale nie belka. W ten sposób słuchacze wryli sobie w pamięć treść nauki. Ta metafora, to porównanie dla tych, którzy zrozumieli, było tak dosadne, że od razu odniesiono je do właściwego przesłania, czyli osądu. Tylko zupełna niewinność daje prawo do osądzania błędów innych ludzi. A jak wiemy, nie ma takiej zupełnie niewinnej osoby. Nikt nie ma prawa krytykować kogokolwiek, dopóki sam nie spróbuje wykonać lepiej tego, co krytykuje. Utarło się taki termin czy powiedzenie jak konstruktywna krytyka. Kiedy oceniam kogoś, mówiąc, wiesz co, Jasiu, źle to rozwiązałeś. Wynik jest błędny. I tutaj mamy krytykę, tak? Źle to zrobiłeś, nie przyłożyłeś się. Ale dalej następuje konstruktywna krytyka, która mówi, chodź, pokażę ci, gdzie popełniłeś błąd. Spróbujemy rozgryźć to, gdzie popełniłeś ten błąd, abyś kolejny raz zrobił to poprawnie. Nikt nie ma prawa krytykować kogokolwiek, dopóki sam nie spróbuje wykonać lepiej tego, co krytykuje. Każdej soboty czy niedzieli trybuny wokół boisk sportowych, czy wokół skoczni, czy przed telewizorami wypełniają się ludzie, którzy bezlitośnie krytykują graczy, czy sędziego, czy skoczków, czy wokalistów, czy co tam jeszcze występują, w jakich tam mam talent innych. Wszystkich jesteśmy w stanie krytykować. Ale jakże żałośnie wyglądalibyśmy sami na murawie boiska. Ja wiem, spróbowałem. Nie wyszło mi, wiem, że jestem żałosny i nie próbuję i nie oceniam piłkarzy. Każde stworzenie, czy nawet zbór ma ludzi, którzy są gotowi krytykować tych, którzy coś robią, ale sami nigdy nie pomyśleli o podjęciu obowiązków albo odpowiedzialności. Czy na świecie jest pełno ludzi, którzy uważają, że mają prawo do bardzo głośnego krytykowania, a jednocześnie są wyłączeni z jakiegokolwiek działania? A tymczasem nikt nie ma prawa krytykować innych i osądzać, dopóki sam nie jest gotów znaleźć się, jak to mówimy, w ich butach. Nikt nie jest na tyle sprawiedliwy i bez grzechu, aby mógł krytykować bliźnich.
Mamy dość roboty z korygowaniem własnego życia, by jeszcze tracić czas na wytykanie cudzych błędów. Przed nabożeństwem, kiedy jeszcze szukałem może innych przykładów na rozpoczęcie tego kazania, odwróciłem się do Tomka i zapytałem go: Tomek, pierwsza myśl, jaka ci przyjdzie do głowy. Gdybyś miał wskazać jakąś dziedzinę życia, gdzie najczęściej dokonujemy niesprawiedliwych ocen. I jedną z pierwszych rzeczy, które Tomek powiedział, że dokonujemy niewłaściwej oceny i osądu własnego życia. Albo ta ocena jest przesadzona, kiedy myślimy o sobie lepiej, aniżeli jesteśmy, kiedy, jak się mówi, mamy zbyt wygórowane mniemanie o sobie. Albo kiedy sami siebie dołujemy, potępiamy, wmawiając sobie, że nie jesteśmy nic warci, nikt nas nie kocha, do niczego się nie nadajemy. Oceniamy siebie samych przez różne pryzmaty, przez różne filtry. Ale żadna ocena mnie samego, wydana przez mnie samego, nie będzie nigdy bezstronna i sprawiedliwa. Bo zawsze będę oceniał siebie, czy osądzał przez pryzmat, czy to jakichś aktualnych doświadczeń, emocji, może wydarzeń ostatnich, że coś mi się udało, albo osiągnąłem jakiś sukces, no to teraz albo wzrastam w piórka, albo sam siebie dołuję. A więc mamy dość roboty z korygowaniem własnego życia, by jeszcze tracić czas na wytykanie cudzych błędów. Musimy skupić się na tym, aby właściwie ocenić własne życie. Tą robotę zrobił za nas Bóg i opisał w Piśmie Świętym. Ocenia nasze życie bardzo prosto. Każdy z nas jest grzesznikiem. Rzymian 3:23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dalej apostoł Paweł kontynuuje tą myśl w 6 rozdziale, w końcówce tego rozdziału, mówiąc: okej, zapłatą za grzech jest śmierć, to jest osąd, to jest kara, na którą każdy z nas zasługuje, ale mówi coś dalej, to jest ta konstruktywna krytyka. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz, znamy ten werset na pamięć, zakładam, że znamy, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest ocena i osąd naszego życia. Każdy z nas, grzeszników, zasługuje na śmierć. I to nie śmierć ciała, tylko tę gorszą, tę drugą śmierć, śmierć duszy, kiedy skończy w ogniu piekielnym. Każdy z nas został osądzony, ale przez sprawiedliwego, bezstronnego Boga, który kieruje się swoim prawem, które jest idealne, ale okazuje nam wszystkim łaskę. I poprzez tą ocenę i łaskę, którą za tą idzie, wszyscy jesteśmy jednak wyciągnięci, wyratowani od tych konsekwencji tejże naszej grzeszności. I my powinniśmy postępować słusznie, jeśli skoncentrujemy uwagę na własnych wadach, a błędy innych pozostawimy Bogu. Znowu przypomnę, mówimy o sądzie, nie o ocenie. Bo jeżeli widzę, że mój brat czy siostra postępują źle i niewłaściwie względem Słowa Bożego, to z miłości braterskiej, którą mam do drugiego brata i siostry, nie pójdę i nie zmieszam z błotem, tak jak nasz negatywny bohater drugiego zdania, ale pójdę i przypomnę. Bracie, nie kradnij. Bracie, nie kłam. Nie grzesz. Ponieważ Bóg okazał ci łaskę, ponieważ Bóg poświęcił siebie, abyś ty mógł żyć. Wróć do Boga. Wróć do swojej pierwszej miłości i tak dalej, aż jak czytamy Pawłowe przesłanie, będziemy mogli stwierdzić, że pozyskaliśmy brata swego, odzyskaliśmy brata swego. Nie nam dany jest osąd drugiego człowieka. Osąd należy do Boga. Bóg już go dokonał, opisał, przedstawił konsekwencje dla nas, abyśmy my mogli widzieć to i co? I dążyć w tym kierunku? Nie. Po to, żebyśmy my mogli odwracać się od swojego złego, grzesznego życia i przychodzić na kolanach do Boga. Nie próbując zadośćuczynić jakimiś dobrymi uczynkami, bo wiemy, że to jest herezja i nie w ten sposób dostąpimy zbawienia. List Efezjan, 2:8-9 werset mówi, że łaską zbawieni jesteśmy. Nie z własnych uczynków.
żeby się ktoś nie chlubił, tylko z łaski, to jest Boży dar. A więc nie mamy oceniać drugiego człowieka, osądzać. Możemy na podstawie Słowa Bożego ocenić jego zachowanie i zachowując dyscyplinę biblijną, pójść, przyjść, w miłości napomnieć. Ale nie osądzać, nie potępiać i nie karać, bo nie my jesteśmy sędziami. A więc nie mamy osądzać przez pryzmat tego, co sami uważamy za słuszne, ale oceniać przez pryzmat Bożego Słowa i w miłości pomagać wrócić do Boga. Z pewnością słyszeliśmy już na sam koniec takie stwierdzenie, takie zdanie, bo ono było refrenem co najmniej kilku utworów znanych na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Tylko Bóg może mnie sądzić. Żaden inny człowiek, tylko Bóg może sądzić. Czy w oryginale only God can judge me. Chociaż w jednym polskim utworze też się ta fraza pojawiła. I to zdanie jest prawdziwe. Ludzie próbują sądzić, ale tak naprawdę przynosi to konsekwencje tylko im samym. Ale osąd, za którym idą prawdziwe konsekwencje życia i śmierci, może wydać i wydał tylko Bóg, który jest Panem życia i śmierci. Nam nie jest dane osądzanie czy wydawanie wyroków. My możemy co jedynie ocenić dane zachowanie czy nauczanie drugiego człowieka, aby po odpowiednich i napominaniach, jeśli owe są konieczne, doprowadzić czy przyprowadzić brata czy siostrę do powrotu przed Boże oblicze i dalszego wzrostu, aby pozyskać brata swego, siostrę swoją. A więc nie osądzajmy bracia i siostry, bo nie do nas należy osąd. Nie mamy ani mocy, ani autorytetu, aby być wykonawcami czy ferować dane osądy. Możemy co jedynie własne życie badać, czy aby na pewno jestem blisko Boga, czy aby na pewno moje życie nie wykracza poza ramy ustanowione przez Boga, nakreślone w Jego Słowie. A jeśli już widzę brata czy siostrę, który postępuje niewłaściwie, nie względem tego, co ja myślę, że jest niewłaściwe, bo mi się to nie podoba, ale jeżeli widzę brata czy siostrę, który postępuje niewłaściwie względem Bożego Słowa, łamie Boże nakazy czy Boże zakazy, nie oceniam i nie potępiam, ale z miłością przychodzę i napominam, żeby pozyskać swojego brata, odzyskać swojego brata. Nikt nigdy nie nadał człowiekowi autorytetu do osądu. A więc pamiętajmy o wcześniej wspomnianej optyce Boga, to jest sprzed 2 tygodni. Pamiętajmy o naszej optyce, w jaki sposób mamy postrzegać drugiego człowieka, brata czy siostrę, przez ten pryzmat, filtr życzliwości, miłości i zrozumienia. I nie osądzajmy, ale pomagajmy wzrastać, bo nie do nas należy osąd. Abyśmy nigdy nie byli tymi, którzy zabiją czyjegoś ducha. Abyśmy nigdy nie byli tymi, którzy wydadzą o kimś wyrok bez całkowitej znajomości tematu. Abyśmy nigdy nie byli tymi, którzy wzbiją się w pychę i zaczną osądzać innych na podstawie tego, co oni uważają za słuszne czy za właściwe. Albo nawet nie osądzali innych, bazując na cząstkowej wiedzy Bożego prawa czy Bożego Słowa. Nie do nas należy osąd. My mamy badać, czy tak się rzeczy mają. Mamy oceniać zachowanie czy słowa drugiej osoby nie po to, żeby potępić i osądzić, ale po to, żeby w miłości pomóc, skorygować, okazać łaskę, tak jak Bóg nam okazał łaskę. Zapraszam do modlitwy, bracia i siostry.